Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Mazowsze Wiadomości z regionu. A w dzisiejszym programie... Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii krokiem milowym dla psychiatrów i pacjentów. Profilaktyka nowotworów pomoże w skutecznym leczeniu. Kolejne kilometry wału w gminie Maciejowice. Szacuje się, że co piąte dziecko w Polsce cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Drastycznie wzrasta też liczba prób samobójczych wśród nieletnich. Problemem jest nie tylko pogarszający się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ale także od lat ogromny kryzys w psychiatrii dziecięcej. Dlatego milowym krokiem zarówno dla psychiatrów, jak i pacjentów jest nowo wybudowane Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie. Pandemia, izolacja, nauka zdalna i związane z tym ograniczenia kontaktów, a teraz także wojna w Ukrainie, mocno wpłynęły na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Z jednej strony realizujemy reformy, ale z drugiej strony ogromnie rosną potrzeby pacjentów wieku rozwojowego. Widzimy dynamiczny wzrost zachorowań u dzieci. No, dane na przykład pokazują, że wzrosły bardzo próby samobójcze. Mniej więcej o 70%, to jest zastraszająca liczba. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w 2020 roku w całym kraju policjanci odnotowali 843 próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku już aż 1339 nieletnich próbowało odebrać sobie życie. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w Polsce 9% dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli około 630 tysięcy, wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Tymczasem średnio w Polsce jeden psychiatra dziecięcy przypada na 20 tysięcy dzieci i młodzieży. To nie jest możliwe, żeby te zadania realizowali tylko psychiatrzy dzieci i młodzieży i placówki zajmujące się psychiatrią dzieci i młodzieży. To wymaga bardzo szerokiego podejścia do profilaktyki wczesnej też dzieci i młodzieży, do pomocy dzieciom na różnych poziomach ich funkcjonowania. Również wsparcia, bardzo poważnego wsparcia rodzin. Odpowiedzią na wsparcie potrzeb dzieci i młodzieży i ich rodzin jest nowo wybudowane Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii przy ulicy Koszykowej, które do tej pory zlokalizowane było w różnych miejscach Warszawy. Teraz to nowoczesny i bardzo przyjazny budynek o powierzchni ponad 3000 metrów kwadratowych, w którym mieści się między innymi 50 gabinetów, pracownia EEG i biofeedback oraz 5 poradni. Mamy tutaj poradnię psychologiczną, poradnię zdrowia psychicznego, poradnię neurologiczną, poradnię uzależnień, oddział leczenia dzieci z autyzmem i szkołę. Także cały spektrum leczenia ambulatoryjnego w jednym miejscu. Dzięki temu dzieci mają tutaj kompleksową obsługę i możliwość leczenia, łącznie z obowiązkiem edukacyjnym. Jak podkreślają zarówno pracownicy centrum, jak i władze samorządu mazowieckiego, takie miejsce jak Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii to spełnienie marzeń i bardzo duża zmiana oblicza psychiatrii dzieci i młodzieży. To komfortowe warunki pracy i leczenia. Zatrudnionych tu będzie 55 psychoterapeutów, psychologów, tych od terapii zajęciowej, od działań sensorycznych. A co jest istotne? Będzie to też miejsce dziennego pobytu, gdzie te dzieci, które wymagają tej troski, prawdziwej opieki medycznej, będą mogły tu takie wsparcie pozyskać. Budowa nowego centrum trwała blisko 3 lata. Obiekt ponadto wyposażony został także w najnowocześniejszy sprzęt. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 27 milionów złotych. Nowotwory to druga z przyczyn zgonów w Polsce. Na profilaktykę i leczenie nowotworów ma wpływ m.in. wczesne ich wykrywanie i dostępność miejsc, gdzie można je skutecznie leczyć. W Płocku powstaje właśnie nowoczesny ośrodek radioterapii. Ośrodek radioterapii w Płocku to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców nie tylko Płocka, ale całego północnego Mazowsza. Czterokondygnacyjny budynek powstaje w sąsiedztwie oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zbuduje go samorząd województwa. W tej chwili rozpoczęła się budowa ośrodka radioterapii w Płocku. To w przyszłości ma się nazywać Centrum Onkologii Zakład Radioterapii w Płocku. Przewidujemy zakończenie budowy gdzieś na wrzesień 2023. Radioterapia jest niezwykle ważną metodą w leczeniu schorzeń onkologicznych. Może być jako metoda w leczeniu skojarzonym, bądź jako samodzielna metoda i to daje szansę pacjentom na wyleczenie. Może być stosowana jako metoda w leczeniu radykalnym, również jest taką alternatywną formą leczenia do leczenia chirurgicznego.
Dzięki nowo wybudowanemu ośrodkowi radioterapii pacjenci będą mieli dostęp w jednym miejscu do wszystkich aktualnie stosowanych metod radioterapii. Ma zapewnić kompleksowe leczenie pacjentów od momentu rozpoznania jednostki chorobowej, jaką jest nowotwór, do momentu rehabilitacji. Jest to bardzo korzystne dla pacjentów Płocka i okolic. To ulga dla walczących z nowotworami pacjentów z Płocka i sąsiednich powiatów, którzy nie będą już musieli dojeżdżać do często oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów specjalistycznych placówek onkologicznych. Władze Mazowsza na budowę ośrodka przeznaczyły 80 milionów złotych. Dolina Maciejowicka znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Dlatego od lat samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje budowę blisko 30-kilometrowego wału. Kryzys klimatyczny sprawia, że coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi sytuacjami pogodowymi. Powodzie dewastują ogromne tereny, wyrządzając szkody dla środowiska naturalnego. To też często zagrożenie dla ludzi i ich dobytku. I właśnie Dolina Maciejowicka w gminie Maciejowice jest jednym z miejsc szczególnie zagrożonych. Położona w Dolinie Środkowej Wisły jest typowym terenem zalewowym. Za zmianami klimatycznymi stoi człowiek i tylko człowiek może poprawić tę sytuację. Od kilkunastu lat samorząd Mazowsza dofinansowuje modernizację i budowę wału przeciwpowodziowego prawobrzeżnej Doliny Wisły. To w sumie ponad 26-kilometrowy wał wzdłuż lewej granicy gminy. Nawet fragment, który nie byłby wykonany, stwarza realne zagrożenie, że może te wały pęknąć i zniweczyć cały dorobek życia mieszkańców. Także ochrona, bezpieczeństwo, ochrona mienia, a przede wszystkim życia mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Teraz gminę czeka modernizacja ostatniego fragmentu wału. Chodzi o prawie 4-kilometrowy odcinek Bączki Antoniówka-Świerżowska. Samorząd województwa podjął decyzję o przekazaniu ponad 22 milionów złotych dofinansowanie na ten cel. Ta inwestycja rozpoczęła się wiele lat temu. Była wykonywana odcinkami. Ostatni etap był wykonywany w 2015 roku, też 4 km 100 metrów. Za mniejsze środki, ale dzisiaj wszystko wiadomo jest droższe, ale też te środki są i te środki są z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego. Po ukończeniu tej inwestycji cała gmina Maciejowice będzie już zabezpieczona przed wylaniem Wisły. Budową zajmą się Wody Polskie. Drugi projekt z dofinansowaniem samorządu, choć z pozoru odległy, łączy się z wałami przeciwpowodziowymi. Chodzi o termomodernizację szkoły podstawowej w Samogoszczy. Kompleksowa termomodernizacja tej szkoły, przed którą teraz stoimy, da w efekcie oszczędności energetyczne, da w efekcie obniżenie kosztów funkcjonowania, poprawienie warunków tutaj też dla nauki uczniów. No i też wpływa to na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, ale też mniejsze zapylenie, czyli poprawia stan środowiska, a jest związek między gazami cieplarnianymi a powodziami i to jest ewidentnie już udowodnione. W realizacji obu projektów pomogą środki unijne pochodzące z programu regionalnego województwa. 26 marszałkowskich instytucji kultury na Mazowszu daje możliwość obejrzenia swoich zbiorów wirtualnie. Bez wychodzenia z domu obejrzymy teraz też zbiory Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Swobodny dostęp do mazowieckich jednostek kultury z każdego miejsca na świecie staje się faktem. Od teraz, dzięki wirtualnemu zwiedzaniu, digitalizacji zbiorów i interaktywnym usługom, będziemy mieć kulturę na wyciągnięcie ręki. Nie wychodząc z domu, a mając do dyspozycji telefon, komputer czy gogle VR, pospacerujemy po skansenie czy obejrzymy obrazy mistrza Jacka Malczewskiego. Nie ma lepszej reklamy jak właśnie takie wirtualne zwiedzanie. Będzie to zachęta do odwiedzenia, bo sama wirtualna wizyta nie odpowie na wszystkie pytania. Jak podkreślają władze samorządu województwa mazowieckiego, to unikatowy w skali kraju projekt. Pozwala na zdigitalizowanie, jak i udostępnienie do oglądania w technologii VR bogatych zbiorów. Co ciekawe, taką technologię wykorzystuje Muzeum w Luwrze. Staramy się nadążać z duchem czasu. Pandemia pokazała też, że ilości odwiedzających osób instytucje kultury, muzea zmalały, więc powstał wtedy pomysł w departamencie, aby uruchomić taki projekt ponad 10 milionów kosztujący. Wśród radomskich muzeów zarządzanych przez samorząd województwa, które również już można wirtualnie zwiedzać, jest Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie można m.in. obejrzeć wnętrze drewnianego kościoła pod wezwaniem świętej Doroty z Wolanowa. Dzisiaj odpowiadamy tak naprawdę tymi technologiami na zapotrzebowanie społeczeństwa, turystów, ale również nam,
muzealnikom zależy na tym, aby do nas przyjść, aby spędzić czas w Muzeum Wsi Radomskiej, więc myślę, że ta zajawka poprzez spacer wirtualny, a później obejrzenie tego na żywo w Muzeum Wsi Radomskiej da każdemu turyście ogromną satysfakcję. Pomysł wirtualnych spacerów po muzeach, zdaniem mieszkańców Radomia, to znakomita inicjatywa. Czegoś takiego brakowało. Myślę, że rzeczywiście te instytucje kultury jak najbardziej powinny również znaleźć się w tym wirtualnym świecie. No a takiego spaceru wirtualnego po instytucjach nie było tutaj u nas na terenie radomskim, zarówno w Muzeum Jacka Malczewskiego, jak i w Muzeum Wsi Radomskiej. Także myślę, że jest to świetny pomysł, naprawdę popieram jak najbardziej. Efektem projektu e-Kultura będzie utworzenie regionalnej platformy informacyjnej Kultura dla Mazowsza, na której będą udostępnione wirtualne spacery z 26 instytucji kultury z całego Mazowsza. Mieszkańcy wsi Rusiec w gminie Nadarzyn doczekają się remontu ulicy Głównej. Jezdnia na całej długości ma wiele dziur, wybojów i przeskoków. Brakuje też chodnika. Dzięki wsparciu władz Mazowsza powstanie droga, kanalizacja i pas pieszo-rowerowy. Jedną z największych bolączek samorządów są drogi. Z pomocą przychodzi samorząd Mazowsza, dofinansowując ich budowę czy remonty. Tak jest w przypadku ulicy Głównej w Ruśćcu w gminie Nadarzyn. Mieszkańcy od lat borykają się z dziurami, wybojami, brakiem chodnika czy zalewaniem. Dziury rosną, a wystające fragmenty asfaltu zagrażają bezpieczeństwu użytkowników. Dzięki pieniądzom samorządu województwa mazowieckiego ulica zostanie wyremontowana. Środki z programu wsparcia Mazowsze dla równomiernego rozwoju to szansa na inwestycje w mniejszych miejscowościach. To jest program, który bardzo się cieszy dużą aktywnością samorządów, czyli równomierny rozwój i generalnie dzisiaj mamy również jedną umowę, która opiewa na 4 miliony złotych właśnie w ramach równomiernego rozwoju. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia o szerokości 6 metrów oraz zjazdy na drogi poprzeczne i posesje. Pojawi się także kanalizacja deszczowa. Ułożone zostaną nowe kable energetyczne w pasie drogowym, a piesi i rowerzyści będą mogli bezpiecznie korzystać z chodnika i ścieżki rowerowej. Wiosna w pełni. To czas, w którym skanseny i muzea znów zaczynają tętnić życiem. To dobry moment, szczególnie przed zbliżającym się weekendem majowym, aby zapoznać się z lokalną kulturą i tradycją, której na Mazowszu nie brakuje. Kwitnące forsycje za mną zwiastują, że wiosna zawitała w skansenie. Do życia budzi się również skansen, w którym na turystów i mieszkańców czeka w najbliższym czasie wiele atrakcji. Oprócz tego, co zawsze przyciąga widzów do skansenu, a więc zabytkowej zabudowy wiejskiej, dworskiej, tak ciekawych obiektów jak stary kościółek z Wolanowa, czy ten stojący za mną dwór z Pieczysk. Będziemy mogli także w maju raczyć się podróżowaniem bryczką w tradycyjny sposób. Miłośnicy koni mogą się wybrać na północ Mazowsza. W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze mogą z bliska obejrzeć powozownię, stajnię, ale też neogotycki pałacyk i dwór, z którym związany był czwarty wieszcz Zygmunt Krasiński. W Mazowszu jest miejsce zwane Opinogórą, pisał pięknie Zygmunt Krasiński w swoim młodzieńczym utworze Pan Trzech Pagórków. Dzisiaj zapraszamy na te trzy pagórki, które są otoczone pięknym angielskim parkiem. Z Opinogórą związane jest Krasne, skąd wywodzi się cały ród Krasińskich. Najstarszą i najbardziej charakterystyczną budowlą w miejscowości jest kościół nazywany Małym Wawelem. W historii sztuki ten kościół nazywany jest Wawelem Północy, Małym Wawelem, po to, aby oczywiście odzwierciedlać historyczność, ale zarazem też sztukę, historię sztuki w tymże miejscu. W kościele wszystko jest cenne i zabytkowe, od katakumb z grobem biskupa Adama Krasińskiego przez epitafia, freski, ołtarze po organy. Obok kościoła znajduje się budynek, który kiedyś pełnił funkcję wieży ciśnień, a obecnie Muzeum Rodu Krasińskich. Wieża spełniała różną rolę, ale od 2014 urządzono w niej Muzeum Rodu Krasińskich. Miłośników muzyki w ludowym wydaniu zaprasza Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. W niektórych z sal dostępne są instrumenty, na których każdy z nas może spróbować swoich umiejętności. Mamy tutaj harfę, mamy cytrę, mamy burczybas. W muzeum na zwiedzających czeka też nowa wystawa stała, opowiadająca o historii zamku i miasta. W takim razie życzę Państwu udanych planów majówkowych, dobrej pogody i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.